Ale wracając tak już na Peloponez, bo to też trzeba wspomnieć, jak tam ta sytuacja się rozwinęła na Sycylii. Potem jeszcze będzie dużo ważniejsza sytuacja na Sycylii. Teraz po Pylos Sparta obawiała się, że tak jak mówiłeś, Arturze, że doprowadzi to do buntu helotów. Tak. I co Sparta postanowiła zrobić z tym, jak opowiada Tukidides, z tym buntem? No, Sparta nie powiedzieli, heloci, wszyscy, którzy jakoś tak wedle własnego odczucia bardzo odznaczyli się na wojnie, no to takim osobnikom nadamy wolność. No, przybądźcie do nas, my sprawdzimy, czy się odznaczyliście na wojnie i damy wam wolność. No i co się stało, jak przybyli takich około 2000 helotów stąd i zamordowano po prostu. No to nie było nawet takie zwykłe zamordowanie, bo to był cały rytuał, który no, był farsą, nie ukrywajmy. Tak, więc zobaczmy, że Sparta, która no, przynajmniej starała się prowadzić taką wojnę sprawiedliwą, a przynajmniej uznawać się, mówiła coś o honorze, o jakichś zasadach. Archidamos przecież wygłaszał te różnego rodzaju przemowy, tak? I w ogóle, no to tutaj oszukano helotów i po prostu wymordowano ich bezwzględnie. No tak, kiedy zagrożenie pojawiło się na ich własnym podwórku, Spartiaci pokazali, ile warty jest ich honor. Aczkolwiek to nie był jedyny sposób, w jaki Spartanie myśleli, żeby sobie poradzić z rebelią helotów. Ponieważ jak najlepiej poradzić sobie z ilością rebeliantów? Najlepiej gdzieś wysłać. Tylko gdzie ich wysłać? No trzeba mieć jakiś pomysł. No i pomysłem Sparty było to, żeby armia właśnie głównie niewolników i ludzi niższego stanu pod wodzą umianego wcześniej Brazydasa wyruszyła na Macedonię. Daleko na północ. Tak, daleko na północ. Ale pamiętajmy, że Brazydas to lis tak naprawdę, wielki strateg, myśliciel taki można powiedzieć, tak taktyk. I on już odniósł, w sensie miał szansę na wielkie zwycięstwo. Z tym, że warto dodać, że wedle Spartiatów w tamtym okresie oni spodziewali się tylko tyle, że pozbędą się potencjalnego zagrożenia od siebie. Czyli efektem było to, że oni nawet nie spodziewali się, że Brazydas będzie w stanie przejść przez Grecję, tak, bo będzie musiał przejść przez tak naprawdę ziemię wrogie. Tak, ale był to Brazydas. Był to Brazydas, tak. To inny by nie dał rady, ale no, Brazydas to była taka nadzieja Sparty. Co tak naprawdę niektórym Spartiatom się nie podobało, co było dość dziwne. Co też jest całkiem ciekawe, bo Brazydas faktycznie przeprowadził swoje wojska do Macedonii, ale długo tam miejsca nie zagrzał. Ponieważ mówiliśmy wcześniej o tym chwiejnym macedońskim władcy. Królu, tak. Tak. I teoretycznie była to wyprawa przeciwko niemu, ale tak naprawdę Brazydas dużo czasu w Macedonii nie spędził, ponieważ to, że udało mu się przejść, już było wielkim zwycięstwem. Ale on sobie obrał za cel coś większego. On sobie obrał bardzo bogate, północne miasta, które były w sojuszu z Atenami. Natomiast też właśnie wspomnijmy, że tak naprawdę ten chwiejny król podjął pewnego rodzaju sojusz z Brazydasem. Tak. Tak, po prostu szukał szansy, żeby się tak naprawdę odciąć od Aten. Przypomnijmy, że ten król zmienia często sojusze. Tak. Zmienia często sojusze i to się jeszcze może zdarzyć w przyszłości, ale to zaraz. W każdym razie to, co Brazydas osiągnął, i to było ogromne zwycięstwo, a także ogromny cios dla Aten, co swoją drogą było też odwróceniem pewnego rodzaju pozycji, było zajęcie Amfipolis. Ponieważ tak naprawdę odcięło to Ateny od spekulowano 1/3 ich przychodu z trybutów. Więc to był naprawdę ogromny cios. I tak, to Amfipolis to była kolonia Aten. Tak, to była kolonia Aten. I to też jest ciekawe, jak Brazydas ich zajął, ponieważ wbrew pozorom wystosował bardzo rozsądne warunki dla mieszkańców Amfipolis, by mogli oni opuścić mury i nie zostać poddani pod nóż. Natomiast strateg Eukles z Amfipolis od strony Aten, no, zawezwał na pomoc kogoś, kto stacjonował w pobliżu, w miarę pobliżu. No i tutaj akurat może zaskoczymy, któż to był. To był sławienny i wspominany już wielokrotnie sam Tukidides, historyk, który jednak był też strategiem. No i ten, on stacjonował na wyspie Tazos. No i kiedy usłyszał, że no, potrzeba pomocy Amfipolis, no to wyruszył od razu, jak najszybciej.
Tak, warto tutaj dodać, że w momencie, w którym Brezes pojawił się na terenach północy, w Atenach faktycznie zapanowała panika i Kleon wysłał poselstwo do Tukidesa, aby ten jak najszybciej ruszał Amfipolis z odsieczą. Ale... ale nie zdążył i z tego względu potem tak naprawdę musiał uciekać, ponieważ zabawna rzecz właśnie w ateńskim ludzie jest to, że oni oceniają bardziej efekty niż jakieś usprawiedliwienia. Aczkolwiek dla nich usprawiedliwienia to, że nie mógł być szybciej, to nie było usprawiedliwienie tak naprawdę. Oni stwierdzili, spóźniłeś się, to jak tu przybędziesz, to nie będzie z tobą dobrze. Dlatego Tukidydes udał się na dobrowolne wygnanie, ponieważ wiedział, że spotka go zły los, jeżeli wróci do Aten. Tak, i warto powiedzieć też to, że zasługi często nie przeważały nad porażkami. Ktoś mógł mieć trzy wielkie zwycięstwa, ale czwartą porażkę już mógł być utracić jednak. Tak, ale patrząc na Demostenesa, tak naprawdę liczyło się to, jak się skończyło. Mogłeś mieć cztery porażki, ale jak masz później wielkie zwycięstwo, tak. to już jest w porządku. Prawda jest taka, że Ateńczycy pamiętają tylko wynik ostatniej bitwy. Tak. Więc dopóki osiągasz zwycięstwa, jest z tobą dobrze. Jeżeli jest to porażka, to pytanie, czy jesteś w stanie się od niej odbić, aby zachować bardzo często głowę. Natomiast jeżeli chodzi o Brazydasa, to on tutaj, jego siła naprawdę rosła, ale jak na ironię popularność, wsparcie malała, ponieważ zazdroszczono mu chociażby sukcesów politycznych. Tak, ponieważ Brazydas de facto okazał się nie tylko zdolnym taktykiem wojskowym, ale też genialnym politykiem, bo on na północy de facto stworzył stronnictwo przeciwko ateńskie praktycznie w pojedynkę, bez żadnego wsparcia ze strony Sparty. I zauważmy, że miał wojsko gorszego sortu. Dokładnie. I właśnie to też mogło bardzo boleć Spartiat. Ile oni zrobili przewieżek po Attyce, nie mając praktycznie żadnych sukcesów? Dali o zdrowie. Tak. Brazydas bardziej praktycznie podchodził do wojny jednak. I tak naprawdę stworzył przyczółek, stworzył tak naprawdę swoje własne dominium na północy właśnie dzięki zajęciu Amfipolis. W międzyczasie Ateny miały swoje pierwsze porażki, chociażby Teby, Związek Beocki. Poczynili z nimi wyprawę tak naprawdę Ateny na Beocję, podczas gdy Brazydas sam się panoszył na północy. I to była spora klęska Aten pod Delion, przegrana bitwa lądowa, gdzie bardzo wielu Ateńczyków zginęło. I to pokazywało też kolejny raz rację Peryklesa, że raczej nie warto bić się na lądzie, jak się z Ateńczykami, tylko lepiej wykorzystywać tą przewagę morską. Co też jest ciekawe, bo Delion to jest jedna z bitew, w której uczestniczył Sokrates. Tak, tak. Pokonani właśnie uciekli do sławetnej delijskiej świątyni. No i tutaj byli oskarżani o świętokradztwo, ale tam sobie za dużo z tego nie robili, no ale potem Tebańczycy się jeszcze raz tam zgromadzili i wypędzili Ateńczyków. Czyli to była taka przerwanie pasy ateńskiej, że Ateńczycy zwyciężali na Peloponezie, Pylos, tak, Sfaktoria. Natomiast tutaj się nagle pojawiła przegrana z Beocją i Brazydas. Tak. Warto zauważyć, że Teby mało co robiły w trakcie tej wojny, ponieważ ich największy udział był podczas tego konfliktu właśnie z Plateją. No więc 423 rok, Ateny chciały zabezpieczyć się jakoś przed Brazydasem. Natomiast Sparta liczyła na to, żeby wydać jeńców ze Sfaktorii. W tym czasie Brazydas przekonał na swoją stronę miasto Skione, no, gdyż nie wiedział tak naprawdę, że pewien rodzaj rozejmu zawarto. A jaki rodzaj rozejmu? No właśnie Ateny chciały trochę tutaj przystopować, zabezpieczyć się przed Brazydasem, tak jak mówiłem, więc zrobiono takie krótkie zawieszenie broni. Natomiast Brazydas nie wiedział o tym. I Ateny, gdy dowiedziały się o tym, że Skione przeszło na stronę właśnie Brazydasa, no to zaczęło właśnie tutaj się bulwersować, że przecież jest zawieszenie broni. Natomiast Brazydas się uparł, że miasta nie wyda i że nawet jak się dowiedział o tym rozejmie, gdyż uznał, że tak naprawdę było to zrobione przed rodzajem. No ale Ateny takiej argumentacji nie przyjmowały. No, wielki gniew zapanował. Zwłaszcza, że Sparta poparła Brazydasa. Oczywiście swojego poparli. I tutaj Kleon się pojawia. I Kleon mówi, że no, należy ogłosić wzburzenie Skione. Po prostu wymordować znowu mieszkańców. No Kleon miał takie
można powiedzieć, do znudzenia. Radykalne podejście do znudzenia. Wymordować, zburzyć i kobiety do niewoli. I co tak, co jakiś czas. Co więcej, Kleon właśnie dzięki swojemu zwycięstwu wciąż się cieszył dużym poparciem i nawet jemu mogło to zwycięstwo pójść do głowy, bo uważał się za chyba niepokonanego stratega dzięki temu. No to było bardzo znaczne zwycięstwo. Tak. Tak, tak. No więc Brazydas, no tak uznając, że Ateńczycy nie będą uznawać tego rozejmu, no zaczął znowu swoją działalność przekonywać, ponieważ Brazydas tak naprawdę cieszył się dużą popularnością tam na północy. I te miasta, on często przechodziły na jego stronę ze względu na jakąś argumentację i tego typu rzeczy, nie tylko zbrojny podbój. Właśnie dlatego, że Ateny miały dość ciężką rękę w stosunku do swoich sojuszników, tak, i ściągały de facto haracz z nich. Tak. A tutaj przed Brazydas, ktoś, kto był doskonałym taktykiem, pokazał swoje umiejętności wojskowe, ale także umiejętności negocjacyjne i pokazał, że wbrew pozorom, jeżeli opowiedzą się po jego stronie, on może ich zabezpieczyć przed gniewem Aten, a oni będą mogli zachować te wszystkie pieniądze, które inaczej musieliby poświęcić na Ateny. Więc Brazydas, tak uprzedzając atak, ewakuował kobiety i dzieci z Kiony. W międzyczasie jeszcze dał się trochę namówić królowi Macedonii na jedną wyprawę przeciwko wrogowi Macedonii. No i to była klęska. To sprawiło tak naprawdę, że potem król Macedonii znowu, jak to król Macedonii, zmienił strony, znowu przyszedł trochę na stronę Aten. On tak zawsze, tak na jedną, na drugą stronę tak krążył i odciął tak naprawdę Brazydasa od posiłków ze Sparty. Więc tutaj, no, gdyby Brazydas wsparł wroga, w sensie, gdy pokonał wroga Macedonii, król Macedonii był po jego stronie, ale że mu się nie udało, no to ten król Macedonii uznał, że po prostu będzie zawsze trzymał ze zwycięzcami. Tak, inna sprawa też, na ile Brazydas chciał wiele poświęcić na walkę z wrogiem Macedonii. Tak, nie chciał. Macedonii, no. Poszedł tam tak trochę na siłę. Ale to nie przekreśliło, prawda, jego całkowicie jego działań, ponieważ nie wysłał tak dużo sił na to. W tym czasie Ateny wysłały wojska pod dowództwem Kleona, już Kleon tak stał się naszym strategiem na stałe, można rzec, do Tracji, czyli no, za Brazydasem. No i obie armie spotkały się pod wspomnianym już Amfipolis. Tak, ponieważ to była sól wokół Kleona. Utrata Amfipolis, utrata tego bogatego miasta, tej kolonii Aten, która przynosiła tyle zysków, to bardzo bolało Ateny i Kleon bardzo chciał po pierwsze znowu pokazać swoje umiejętności dowódcze i pokonać Spartiatów, a po drugie odzyskać to miasto i pokazać, że Ateny są niepokonane. Tu spotkało się tak naprawdę dwóch największych takich zwolenników wojny. Z jednej strony Kleon, który tak bardzo do tej wojny właśnie tak podżegał, a z drugiej strony Brazydas, który był tym, który miał największe zwycięstwa po stronie Sparty. Tak, Brazydas nie chciał pokoju, dlatego że on po prostu dobrze sobie radził podczas wojny. Nawet bardzo dobrze sobie radził podczas wojny. No i spotkali się na polu bitwy. Kleon przeciwko Brazydas. No i teraz, drodzy słuchacze, zwróćcie się przez chwilę i kto mógł w tym boju zwyciężyć? Czy sprytny Brazydas, który mimo wszelkich przeciwności zadał ogromny cios Atenom? Czy głośny Kleon, który złamał potęgę Sparty pod Pylos? Tak, za pomocą Demostenesa tak naprawdę. A no właśnie. I teraz go nie wziął. Tak, i teraz go nie było. Teraz go nie było. No i Ateny przegrały i to solidnie. To była sromotna klęska. Jeśli dobrze pamiętam, to zwycięstwo było 600 ofiar po stronie Aten do 7 po stronie Sparty. Ale, co ciekawe, wśród tych 7... Niestety, ze względów no tutaj... Ciężkich ran zginął Brazydas. 7 martwych i w tym Brazydas, czyli najgorzej tak naprawdę dla nich. I warto powiedzieć też, że wśród tych 600 był też Kleon, czyli zginęło dwóch dowódców. Dwóch dowódców zginęło. Co pokazuje, że w tych walkach dowódcy nie są tylko od siedzenia z tyłu wydawania rozkazów, ale ścierają się w boju z przeciwnikiem. To było wielkie zwycięstwo Sparty, ale no Brazydas był no, tak naprawdę największym bohaterem Sparty, można rzec. I Brazydas był tak naprawdę symbolem, który wiele dla Sparty robił na północy. I nie mówiąc już o jego umiejętnościach, dzięki którym To była tak naprawdę, tak samo jak Pylos było złamaniem potęgi Spartiatów na lądzie, tak samo Brazydas złamał potęgę
potęgę nadmorską Aten, ponieważ zajął ich kolonię. Co oznaczało, że jednak jest możliwość, by to osiągnąć. Zginął bohaterską śmiercią, no ale jednak to była śmierć, która mocno dotknęła Spartę. No i zginęło dwóch największych zwolenników prowadzenia wojny. No i cóż się mogło stać wtedy? No, nastąpił sojusz. Tak jak wcześniej był sojusz, którego po prostu Brazylas nie respektował. No taki pokój, tak. Zawieszenie broni. Tak teraz stronnictwo Nikiasza, które było w największej opozycji do Kleona, właśnie tego, że Nikiasz był tym arystokratą, czyli był z tej frakcji, która zabiegała o pokój, bo nie chciała strat na swoich ziemiach. I to właśnie od niego nazywamy ten pokój, pokój Nikiasza, który został zawarty w 421 roku przed naszą erą. Mówimy na to pokój Nikiasza albo zbrojny pokój niekiedy. Tak, ciekawe, zbrojny pokój, ponieważ taki był w rzeczywistości. Taki był w rzeczywistości. Oficjalnie miał trwać 50 lat. A jak to się w praktyce wyszło, no to może porozmawiamy następnym razem, gdzie dokończymy już wątek pełni wojny peloponeskiej. Dokładnie. Cóż, powiedzmy sobie szczerze, wojna peloponeska miała... tak naprawdę była złożona z trzech konfliktów, więc jest sens, żeby nasze opowiadanie o niej również miało trzy części. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Wam, drodzy alchemicy, za zgromadzenie się i wspólne porozmawianie o tak ciekawym temacie. Dziękuję Wam, słuchacze. Dziękuję Wam, słuchacze, i nie zapomnijcie o trzeciej części, która niedługo się pojawi. Zapraszam.